Ale moi serdeczni widzowie, kolejny odcinek i dzisiaj, moi drodzy, mamy Minecraft Wojanowice. Normalnie Wojanowice, tylko te Wojanowice będą dzisiaj tym razem troszkę inaczej wyglądać. Popatrzcie u góry. Wszystko wszyściuteńko to są klocki Lego. W sensie tak to wygląda, moi drodzy, wszystko. Cały świat to Lego. Patrzcie, jak to wygląda, kozacko, naprawdę. Cały świat tak wygląda. O kurde. No, mega mi się to podoba, moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej właśnie odcinków z takich jakby tekstur paków, ostatnio był tekstur pak, gdzie Wojanowice były narysowane, to dzisiaj mamy Wojanowice jako Lego. O właśnie, widzowie, podsyłajcie jakieś pomysły na tekstur paki, wpiszcie mi w komentarzach nazwy tekstur paka, które by się nadał. Może bym wybrał od was, bo ciężko mi je szukać, a chcę, żebyście mi pomogli również. Oczywiście zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał, moi drodzy. Jeżeli ktoś tego nie robi, zasubskrybujcie kanał. Tam na dole wpadajcie na Instagrama. Czasem się pojawiam, zdjęcia teraz rzadziej, ale Instastory się pojawiają. Zapraszam serdecznie, przyjaciele. I na samym początku, zanim coś będziemy robić, bo chcę z wami jeszcze ten sklep dokończyć przede wszystkim, w sensie pododawać itemy i tak dalej, co no będę sprzedawał ze swoich po prostu rzeczy, coś tam zobaczymy. Tu już mamy parę dołożonych, zobaczymy, jak to będzie. A to jest mój kill-off w ogóle. A to nieważne, to jest mój jakiś inny kill-off. Na razie niech se tam zostanie, prawda? Mamy butelkę. Buteleczkę, buteleczki nie będziemy sprzedawać, buteleczkę sobie zabierzemy. I co? Idziemy stąd, co? Widzowie. Ja zmarnowałem, już więcej takich buteleczek nie mam niestety. Smuteczek, dobrze, ale okej, chodźmy sprawdzić najpierw mój domek, jak wygląda. Jak wygląda mój domek w ogóle? To tak schizuje, w sensie jak się na to patrzy, na tą podłogę, to wygląda tak strasznie schizowo, nie? Tak się miesza w bani. Ale dobrze. Ale ten sufit to jest złoto po prostu. Tylko bloki są takie, nie? Nie, no to jest tak kozackie, te bloki. Lego. Ale tu się dziwnie wchodzi, takie chude to. Chodźmy, do góry. Ja nie mogę, o. Patrz, to też jest w Lego. Oho. Zarąbiste. Naprawdę. Świetnie to wygląda. Dobra, idziemy zwiedzać dalej. Pozwiedzajmy na razie, bo znaczy, te wszystkie rzeczy będą podobnie wyglądać tak naprawdę, nie? O. Ale kozackie. O, Lego, Lego. A tutaj ten na baza? Gdzie nic zmienia. Gramy sobie w Wojanowice Lego. Naprawdę, jeżeli... O, nawet schodki są, patrz. Mega, mega fajne. Lego. Lego na Wojanowice. Tego jeszcze nie było. Chodźmy. Wyjdźmy stąd. Dobrze. Ja bym jeszcze sobie zobaczył po prostu tak mniej więcej, tak z krawki moka po prostu, jak wyglądają Wojanowice jako Lego. I zaraz będziemy się zabierali za rozmnożanie owiec, prawda, do sklep ogarnianie i tak dalej. Zaraz będziemy myśleć, domek Wojana jakby wyglądał. O kurde, tu to skizuje, ten sufit jest taki. Minecraftik wszędzie. Znaczy Lego wszędzie, jest Lego, Lego. Ja nie mogę, ten dywan. Jest, a ja jestem też, nie, ja na szczęście nie jestem z Lego. Na całe szczęście. Oje, a to się wtapia. Ta półpłytka. Płyta naciskowa. Kiwi, jak to się nazywa. Co, skrzynki są normalne, to jest normalne. A jakby cave wyglądał. Musimy iść, widzowie, zobaczyć do cave'a. No tu będzie. Ojo. Wygląda to świetnie, naprawdę. Wygląda to wybitnie. Mega mi się to podoba. O, ziemia taka, tutaj jest normalna. Chodźmy do cave'a. To jest dla mnie mega ciekawe, jak cave'y będą wyglądać. I na dół. Siup, na dół. O, a ja już myślałem, że tu nie ma tego. Dobra, mamy Lego. No, aż mi się serduszko cieszy. Podoba mi się to. Fajny taki klimacik Lego faktycznie, bo... O kurde. Aha, przecież ja mam taką zbroję, że co? Wybuchnij se. Wybuchnij se. O nie, klocki zniszczyłeś. Jak mogłeś? Jak mogłeś zniszczyć klocki? Ty niewdzięczniku. Dobra, dobra. Wyjdźmy stąd, ale... Czekajcie, mam za blisko. O, teraz. Jezu. Wszędzie Lego. Ten tekstur pak zmienia tylko i wyłącznie to, że bloki są właśnie takie klockowate. No i nic więcej, ale tego jest po prostu tak dużo, że to zmienia całego Minecrafta. Się tak dziwnie patrzy. Dobra, chodźmy, moi drodzy, najpierw rozporządzić, prawda? Może nie, biznes zaraz. Owieczki. Bo musimy jak najwięcej tych mieć owieczek, żeby zacząć budować ten budynek. Może jutro zacznę już coś. O, co to jest? Kurde, jak to dobrze wygląda. Ho. Lego, jesteśmy właśnie w świecie Lego, moi drodzy. Zawsze chciałem być w świecie Lego. Dzisiaj spełniło się moje marzenie. I jest super.
Naprawdę. Jest wybitny. Dobra, biegnijmy. Biegnijmy na chatę. Albo nie, czekać, zboże mamy. Tak, bo zostało mi ze wczoraj. Także chodźmy nakarmić, prawda, całe tutaj. Wszystkie tu łowieczki. Dobra, już zaraz braknie. Ale was się narobiło. Strasznie jest was dużo, co? Ale jeszcze musi być was więcej. Tu musicie zapomnieć cały ten, potem was będę ścinał bez przerwy. Będę was ścinał do bólu, przepraszam, o do bólu. Ale tu postawiłem tych pochodni. Dobra, wszystko? O Jezu, ale tego zeszło. 22 mam tylko. Ja wiem, co my dzisiaj zrobimy, widzowie. Widzicie tą krowę? Gdzie jest ta krowa? Ta krowa. Patrzcie, nie jest ta krowa, nie? Chodź tu, Mućka. Mućka, ty... Mućka, nie chcesz? Wiem, gdzie jest druga taka krowa i zrobimy gdzieś farmę. Jeszcze nie wiem gdzie, kurde, tu jest za mało miejsca. Może tu jakoś oddzielimy i zrobimy farmę tych takich krówek czerwonych właśnie. Zrobimy to, bo one są rzadkie, a naprawdę można co chwilę do nich podchodzić i brać sobie jedzenie. W sensie zupy se robić, nie? Grzybowe i tak dalej. Dobra, a może chodźmy. Na sam koniec, moi drodzy, zostawię sobie ten sklep i układanie tych itemów, znaczy układanie. W sensie, co będziemy sprzedawać w tym sklepie, to zostawmy sobie na koniec. O Jezu. Te Zoja jak wygląda. Przepraszam was, pewnie... No, stopy bolą przez to chodzenie po tych klockach. Bardzo przepraszam. O Jezu, ale ten świat... O, ale tu... boli w oczy aż normalnie tego tyle jest. Dobra, gdzie ta krowa była? Ta krowa była gdzieś... Biegnie. A patrzcie w ogóle na tą trawę, teraz zauważyłem. Trawa z Lego jest normalnie. Ale pamiętam te czasy. O Jezu. Kozackie. O, jest. Chodź. A mogę linkę wziąć, nie mam linki. Jezu, czy miałem cię prowadzić na pszenicy? Jezu, czemu ja linki nie wziąłem? No nie będę... No dobra, chodź. Kiedyś dojdziemy tam, nie? Nie jest to chyba jakoś tak mega daleko. Chodź, Mućkam, chodź. Damy radę, dojdziemy. To jest... Na lince by było niby lepiej, ale co z tego? Idziesz w swoim tempie, tak? Nóg ci teraz nie połamie. Fajnie. Chodź, zejdź tutaj. No, spokojnie, zejdź, zeskocz, nic ci się nie stanie. Czemu tam ta krowa za tobą idzie? Tam ta krowa jest normalna, ja chcę tylko ciebie, czerwona. Czerwona krówko, czy możesz... No kurde, mamy dwie krowy czerwone, to jest bogactwo, w sensie to jest tak rzadkie. Naprawdę, mamy maszrumowe krowy. Chodź. Teraz. O kurde. O nie, ona dostała. Ty, a co jak się nakarmi tą itą? Ono jest zdrowym dziecko? Jestem ciekaw. Dobra, zaraz. Nie zrobię. Nie, niestety nie zrobię. Czemu ja tu krowę wprowadziłem jakąś obcą? Ta czerwona nie jest mi obca. O, aż wyplułem siano. Chodź. Już jesteśmy bliziutko, chodź. Lego. W świecie Lego właśnie przenoszę krowy. Ho, ho, ho. Wybitnie, naprawdę wybitnie. O, jesteśmy już. Ale ja nie mam... A ja mam płotki, dobra. Perfekcyjnie. Chodź krowa, chodź. Chodź. Ja mam plan na ciebie, ale mam plan. Gdzie by cię tu statkować? Ta krowa tam jest odklejona. Chodź. Proszę ze mną. Dobra, na razie zostawiam. No rozejść się. Kurde, żeś się teraz... Dobra, wszystkie chodźcie tu. No. Wszystkie. Do mnie. Patrzcie, teraz będzie tam tak pusto. Ale raja idzie. I myk, żartowałem. Teraz tak. Przesuńcie się. Kurde, te... Wariujecie wszystkie, że to jest niesamowite. Zdejmuję to. Przesuńcie się wszystkie! Dajcie mi zrobić tutaj miejsce dla moich... Kurde, ale mnie drażnicie. Dobra. Za to, że jesteście tu, bardzo mi przykro, ale... Wasz żywot jest zakończony. Jak ja teraz wprowadzę tamtą krowę? Muszę mieć smycz. Czekaj, idę sprawdzić, czy ja mam faktycznie smycz. Jeżeli nie mam smyczy... To jest kanama, idziemy na dół. Proszę. Ja miałem tyle smyczy, 6 smyczy miałem ostatnio. Ja musiałem odłożyć. Please. No, zejdź. O, naprawdę? Naprawdę? Nie mam smyczy? Jak ja to zrobię? Tam są owce, które też chcą zboże. O, matko. Chyba, że go... Nie mam smyczy. Najgorzej, jeszcze... Pada, czy robi się ciemno? Na sawannie nie pada. Dobra, nieważne. O, tu jest ta krówka. Czekaj. Chodź. Ja cię wprowadzę tam, malutka. Tu ci zrobię stopień.
Chodź. Ale nie jesteś zainteresowana tym kąskiem? Chodź. Tutaj. Na dół. No. Pięknie. O, jest. No i koniec. Już nie wyjdziesz. Przykro mi. To jest... Teraz jak ja mam tamtą krowę wprowadzić tutaj, to ja nie wiem. Naprawdę. Dobra, krowa, idź. Czekajcie. Na samym początku przepcham ją normalnie. Jakoś. Nie wiem jak. Chodź, krowa. Krowa, zainteresuj się. Idzie krowa. Dobra, okej. Chodź. Dobra, krowa, jesteś blisko. Te owce niech się rozejdą teraz. Ty, krowa, ja ciebie będę pchał, żebyś ty nigdzie sobie nie poszła. No, owce, rozejść się. Kurde, to jest ciężkie. A ja wiem, co ja zrobię. No, idź. Kurde, muszę was pozabijać chyba, bo to jest przesada, co wy... Jest, idzie. Nie. Co wy robicie? Nie wyszły obydwie. To jest nielogiczne, tego się nie da zrobić. Przesuńcie się. Kurde, nie wytrzymam zaraz, naprawdę. Naprawdę nie wytrzymam zaraz. Chodźcie tu do mnie, proszę was. Już nie róbcie sobie jajek. O. Nie muszę mieć tą smycz, dobra, zaraz tu przyjdę, bo ja bez tej smyczy nic nie zrobię. To jest wręcz niemożliwe, żeby. Nether! No, zaraz zobaczymy, jak Nether wygląda. Tam to będzie w ogóle chyba zrycie bani. Musimy potem zobaczyć. Nie ma. Nie, no musi mieć tutaj smyczy, błagam. Smycz. Please. Jest, jedna. Wystarczy jak najbardziej. Chyba. Nie, no musi wystarczyć, dobra. Uratowane życie, dzięki to jest, dzięki. Bardzo, bardzo miło z twojej strony, dobra. Czy my uratujemy tą... Chodź. Nie ma zmiłuj. Chodź. No. Jest. Jesteś. Teraz tak. Ty, myk. Oddawaj mi to. Kurde. Dobra, nie, przesadziłeś się. Przepraszam. Zaraz powstaną nowe. Widocznie wy... Co ty tu robisz? Ja się pytam. Tą krowę w ogóle nie wiem, co tu robi. To trzeba zabić. Czekajcie. O nie. A nie wyjdziecie i tak. Dobra. Krowa. Chodź mi, nie denerwuj. No. Chodź. Jesteś. Niemożliwe, cud się stał. Już mi stąd. Jeszcze płaszczki przyleciały. Już mi stąd. O kurde, przepraszam. Nie, ty się nie martw. Będzie małe. Jest. O Boże, ale męczarnia. Ile? 13 minut odcinka i nie wiem, z jakieś 7 to tak krowy. Ciężko było, widzowie. Nie powiem, że było łatwo. Dobra, że wykorzystam te całe zboże. Zrobię sobie nowe. Dobra, zróbcie tam małe, bo niektóre niestety troszkę dzisiaj owieczek pozabijałem, przepraszam. Jeszcze mi te szatu latają. Idziemy spać. Idziemy, te zoo wygląda jak dosłownie z Lego. Sorki i smanko. Coś tam do sklepu tam dodamy, nie wiem ile rzeczy, zobaczymy ile, co... Sprawdźmy w ogóle, co można dodać. Czekajcie. Co możemy do sklepu dodać takiego ciekawego? Co by się sprzedawało? Mam pełno kurde wełny czarnej. Co by się sprzedawało? Wow. Może kamień zwykły, chociaż kamień każdy ma. Siodła. To jest biznes, bo siodła trzeba zdobyć. To się nazywa biznes. Będziemy sprzedawać siodła. Nie wiem ile ich jest, ja mam za dużo itemów. Czekajcie, całe drewno muszę odłożyć. Drewniane rzeczy. Drewno. Drewno? Łódki? To nie. To nie. Co ja mogę sprzedać? Ja muszę jakieś itemy pozdobywać, żeby zrobić ten biznes. Bo ja takich zwykłych, zwyczajnych itemów też nie chcę sprzedawać. Sadzonki. Kamień. Nie, no ja się muszę zastanowić. Brzozowe deski. Dobra, sprzedajmy tak. Co mi jest niepotrzebne?
kamień. Sprzedałem, dobra, na razie nic nie... Widzowie, nie, no... To jest tak, że ja jeszcze nie mam takich w sumie itemów, które bym mógł sprzedawać. Zobaczymy, może jakieś złoto posprzedajemy, czy coś. Bo złota mam dużo, tylko to... Zobaczymy. Dobra, na razie ułóżmy tak. Siodło. Napiszmy za siodło, to może... 5 diamentów za siodło, co? Może i o, jakie przyciski! 5, 1 sztuka, 3 diamenty? Za jedno... 4 diamenty. 4 diamenty za jedno siodło. Mamy ich 3. 4, no. No to jest na tym, na pokaz. Teraz tak, kamień. No diamenta nie sprzedajemy. Kamień, myk. Wrzucamy kamień. I teraz tak. 64 sztuki za... 6 diamentów? To jest przepalone. Ale 8 diamentów. Nie wiem, czy to, albo to jest przepalony kamień, nie? I to jest marnowanie węgla jeszcze do tego. Czas. 8 diamentów, niech będzie. Może za dużo, najwyżej ceny się zmniejszy, tak? My jesteśmy tutaj, my tu sprzedajemy, także... Ceny się mogą zmienić. A czekajcie, bo tutaj były banerki. Czemu tych banerków tu nie ma? Banerki? O, o, no jest świetnie. To jest tak ciemno, mam wrażenie, przez telego. Dosłownie. No dobra, widzowie, no... A, nether, na sam koniec. Sprawdźmy, jak wygląda nether. Szybko. To jest... To mnie teraz najbardziej ciekawi, naprawdę. Nawet nie wiem... Wojenowice wyglądają spoko jako lego, ale kurde, nether? Ja to muszę zobaczyć. Nie wiem, kiedy ja ostatnio w netherze byłem, naprawdę. Chodźmy. O kurde, to same klocki tu są. Samiuteńkie. O, ten świat wygląda kozacko. O kurde. O kurde. Ale lego. Moi drodzy, z tym akcentem żegnamy się. Zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał. I następny będzie odcinek. Oczywiście jutro. Ostatnio takie chillowe odcinki nagrywam, ale podobają wam się. Dlatego jest git. Trzymajcie się i do zobaczenia.